Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku flet na osadzie. I lecimy. Dzisiaj nowy nabytek, ale to za chwilę. Zrzut automatyczny. I rozmiar beli. Walniemy sobie 180. Oczywiście kupiłem sobie presę Lely. Znaczy, no to ogólnie jest mod Quick Bale. Czy jakoś tak ta prasa się nazywa. Lizard Quick Bale. I ona ma tam po prostu parę firm do wyboru. Dzisiaj prasowanie słomy, to wiecie, nowy nabytek to trzeba przetestować. 15 na godzinę starcie. Oczywiście już ma... Aha! Okej. Lelela. Przynajmniej będę wiedział, jak po odcinku szybko sprasować pole. Też dobrze. Jo pierdziele, ty, przecież to 11 ton będzie. Ale przynajmniej nie będę się musiał martwić, że ten, że jak ominę coś, no to po prostu mi to sprasuje, nie? To jaki to ma zbiornik wyrąbany? Ja chcę chociaż belkę z tego pola. Bo on 12 ton, a ja mam 30% dopiero. No ale słomy będę dużo prasował, więc... Ja nie wiedziałem, że ta prasa ma taki szeroki zbierak. Znaczy podbierać. Ty, to ma 40 ton zbiornik? Coś tu chyba nie halo jest tą prasą. Dwie tony, ty. To co, ja od razu 3 bele na raz kupuję? To niezły nowy nabytek, wam powiem. Ogólnie to chyba troszeczkę sobie nie daje rady mój dojść wartą prasą. Bo tam było... Nie wiem. Chyba, że to tak ma być. Bo ogólnie to... Tam powinienem 25 na godzinę z tą prasą latać. A ja jadę tylko 15. Tino. Nie gadę, że ta bela miała 40 ton. Ty, no jak ta bela będzie miała 40 ton, to przerąbane, nie? Weź to podnieś, 40 ton złomy, ty. Ty, no jedna belka będzie z całego pola. No chyba, że mówię, że to od razu mi zrobi ze 3-4 bele. A dzisiaj będzie pożegnanie mojej starej prasy, sypmy. Nie wiem, zobaczę. Bo jeżeli tak, no to siano będę musiał oddzielną prasą robić. Albo po prostu czyścić i zapamiętywać, ile jest. Jo pierdolę. Ty, tabela będzie miała 50 ton. Aha. No to zarąbista bela, nie? Ogólnie. Co ty gadasz, ty, bela będzie miała 50 ton. Ja pierdzielę, ty. No patrz to, ty, bela będzie miała 50 ton. I ja chcę to zobaczyć. Ty, bez kitu, ty! Ta bela waży 50 ton! 50 ton słomy! W jednej beli! Co jest? A 125? Nie, no to coś tu jest porąbane. Ja chyba 125 bym musiał robić jednak. 10 razy.
Czy to 125 będzie miała chyba z 20 ton? Co jest tą, z tymi belami nie tak? To prasa jest jakaś zrąbana. Czekaj. Ale tu nie było nigdzie podanej. Nie, to było tylko wzór i ten. No pojemności przecież nie ma. Nie, no to panowie, tak nie może być. Ja to będę musiał chyba w plikach sobie tego moda zmienić, bo... Będzie bela 50 ton, no porąbało was. No nie, no nie ma nic przecież napisane o pojemności. O pierdyla. Bela 50 ton. Jest, no przecież zawał do samej. Nie wiem, że ona jeszcze tak szeroko bierze. Znaczy to jest szeroko bierze, no to tam nawet w miarę spoko, nie, ale... No bez przesady, gdzie bela 50 ton. Czy no to tak szczerze mówiąc, to ta 125 dużo mniejsza nie będzie. Pojemnościowo. Ty, to ta bela będzie miała... Aha, poważnie. Ta belka... Nie. Jaka wtopa! Że ja tej prasy wcześniej nie sprawdził. Nie no, prasa z motkawa, no to myślałem, że będzie normalna, no co? Że będzie dobra, nie? A nie takie jajca. Że dobrze, że ja mam chociaż parę... Że ja miałem chociaż dwa pola, bo ja tak jakbym miał... Jakbym miał jedno pole, nie? I tak... Takie małe jak tam, no to bym tylko jedną belę. Nawet belę bym nie zrobił, szczerze mówiąc. Cudowna prasa, cudowna. Ale przynajmniej dwa rządki naraz zbieram, jakby nie było. Nie, to trzeba będzie poprawić plikę gry, no bo to bez przesady, no gdzie, no ludzie. Tylko jak te prasy trzeba będzie się pobawić. Bo to jest za dużo. Będę musiał wziąć sobie oryginalną prasę i sobie spisać pojemności. Na pewno 125 miała 5 ton chyba. ...42 tony belka, no i ja pierdzielę ty. To tak naprawdę to ja w dwóch belkach zamieściłem całe... W dwóch belkach zrobiłem całe dwa pola, nie? Aha! To taki myk! Czyli jak 120... Co? Jak 125 to normalnie ten? To normalnie wyskoczyła ta 11. Gdzie powinna być przy, kurde, 11 powinna być załadowana przy tym. Przy 180. A jest takie coś jak... Przesypać do tego? Bo nie da się. No toś mnie teraz zabił, nie? Czy normalnie 11 ton? To jest 50. No dobra. Później się tym będę martwił. Teraz wsiądam do mojej kuboty i jadę to zgrabiać. Tą łąkę, bo później trzeba sprasować. No i pewnie jak sprasuję, to zakończę odcinek, bo 10 minuta. No to dobrze, myślałem, że z grabiarki na prawo grałem.
Dobra, 4-2, no to w sumie będziemy mi zgrabiać tak jak przetrząsane było. Ale wiadomo, że przetrząsarka, to ona tam trochę szykuje i zawsze więcej bierze i ona tam chyba 6 metrów przetrząsała. Więc trochę sobie naginałem tą szerokość i tam trochę szerzej jeździłem z przetrząsarką, żeby szybko to przewrócić. Nie no, ale ta prasa to mnie zabiła fest, nie? Nie no, ja jestem po prostu rozwalony tym, co się stało teraz. Nie mogę tego przeżyć, ty. Takie rzeczy się działy. Bela 50 ton. Wiem, że cały odcinek o tym będę gadał, ale trudno. Nie może lepiej wpływać. Dobra, sobie wbiję na kanał. Może ktoś przyjdzie z moich kompanów. 19 już jest, więc... Jeden poprzecznik sobie zrobię, żeby trochę dalej było tutaj tej drogi i tyle. Na szczęście się dało przegrabić. Nie no, 4-2 i idealnie to dograbia. Jeszcze narzuca taki ładny rządeczek. To mi się o to Polska walczyła. No niestety 10-14 będę musiał pracować, no bo innej godziny nie mam. Siódki i 30 mimo, bo sprzedałem. Dlatego prasa też musi wyjechać. Po tym sezonie. A z tą prasą to ja sobie pójdę, czy ja sobie ją po prostu podmienię, czy nie. Jeszcze muszę zacząć, czy ja mam w ogóle jakąś prasę, żeby podmienić. No mam niby Sigmen, ale... Może ten, klas? A ten klas jest dobry zrobiony, więc... No, pomyślę o tym. Będę musiał o tym bardzo intensywnie pomyśleć. To. No jo, tak też. Opa. Co ty gadasz? Da się takie coś myśleć? Co jest? Nawet nie wiedziałem o tym. Słuchaj, taka walka. Tererererara. Nie, na raz dwa to będzie zgrabione, jeszcze jeden przejazd i będzie tutaj te długie pograbione, nie? I będzie luz.
No i wtedy te krótkie. Ze dwa pokosy wyjdą i też będzie koniec. No ale tego już nie będę zbierał tych kostek, no bo tu sobie poza odcinkiem pozbieram. 15, no, to, no zanim to sprasuję, to będzie akurat 25, bo i tak nie mam w sumie dzisiaj więcej roboty zaplanowanej. Nie, no ta brasa mi rozwaliła fest, nie? A w kolejnym odcinku już będą prawdopodobnie żniwa. Chyba, że będzie jakiś obornik jeszcze i... Jakiś obornik po... tutaj po jęczmieniu i tyle, nie? Zobacz. Tu jest jeszcze jęczmień! Zapomniałem o nim! Bez kitu, ja go kupiłem w ostatnim odcinku, ale zapomniałem o nim go skosić. No dobra, to będę miał robotę po odcinku. Zapomniałem o tym jęczmieniu! Tak teraz patrzę, ty przecież jęczmień się świeci na moim polu. Ale trollbait teraz robiłem, ty. A w sumie nie musiałem go kosić tak naprawdę. W sumie mogłem go skosić, bo teraz... Ale w sumie... Dobra. Nawet dobrze go nie skosiłem. Przynajmniej szybciej nagram ten odcinek i będę mógł szybciej go skończyć, tak? Chyba sobie jednak podmienię tę trasę, tak wiecie co? Oddam sobie po prostu te 60 tysięcy i tyle. I kupię sobie tego klasa. No bo gdzie taka prasa, nie? Panowie, nie róbmy wstydu. Po prostu chcę, żeby mi oddało tyle i... No dobra. No i dobra, jeszcze ten przejazd i będzie przegrabione, to? W sumie chyba zostawię to na jednym pokosie. Albo odgrabię to, żeby tu takie wąskie był. No nie wiem, pomyślę. Też nie, no dobra, zrobię to na jednym. Nie powinno być tragedii. Dobra, jest 18 minuta. No i zanim to poprosuję, to też z 10 minut zejdzie, no bo to wiadomo, nie? 8 na godzinę, no to trochę zejdzie. Panie. Lepiej zrobię tak. Mógłbym sobie od razu tak sobie GPS ustawić tutaj i tak puścić ją. Nie, teraz za późno. Pokosy są daleko od siebie, więc... Nie będzie jakichś tam większych problemów, żeby to sprasować. Co tam tak tłukło? A, te! Dobra, już wiem co tak tłukło. No i dobra, jadę to prasować i tyle. A może pojadę sobie do asfaltu i tyle. Widziałem go tam z lewej strony. Widziałem go tam, już wjeżdżał mi na ekran, ale... Ale lekko się wrąbałem. O panie, to będzie grube prasowanie tutaj. Coś takiego bym musiał jechać, nie? O! O taki widok Polska walczyła. Dawaj, 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 gazu, gazu. Nie, no fajnie to idzie, to prasowanie. Zawsze mi się podobało w tym prasie to, że tyle kostek wyskakuje, nie? Zresztą ogólnie to kostkowanie jest fajne, no bo wiadomo, zawsze widać tych kostek dużo leży i to jest fajne dla tym.
Albo zostawię sobie te kostki do kolejnego odcinka. Do kolejnego odcinku już bym musiał być ten. Nie wiem, czy lipiec, ale... Bo raczej w lipcu ta pszenica nie dojdzie. Fajnie jakby doszła ta pszenica w lipcu, no ale... Nie no, to... Dobra, tu jest soja sprzedana, o! Bo przecież... Dobra, przecież kombajn kupiłem za soję, nie? To już pamiętam, no. Kombajn kupiłem za soję, z czym się wystraszył. Bo tak, takim, taką lipę odwaliłem na tym. Na M-Kriku. Że 200 chyba 40 ton soi zostawiłem. No na M-Kriku, no bo Balerona już nie mam. Bo na Legradzie? Nie, na M-Kriku to było. No na M-Kriku to było. Soję zostawiłem tam. To zapomniałem o tej soi, ty. A miałem czerwiec sobie zostawiony. Czy nie było czerwca na odcinku? A nie, był. Był przecież, bo chyba kosiłem. Czy to lipiec? Nie, nie pamiętam. Siano, siano, siano. Szkoda, że nie pokazuje, ile mam liczników tych. No te lubię klaty i to jakieś gówno tam nic nie jest. Muszę tego moda wywalić po prostu. Muszę tego moda wywalić, bo mnie to denerwuje. Sipa jest niezawodna, widzicie, nawet ponad rządek bierze. No bo inaczej się nie dało tutaj strzelić tu farmingu. Żeby równo z podbierakiem brał, ale jakby równo z podbierakiem, no to bym musiał na dwa razy każdy rządek grać, nie ma tego sensu. Panowie, ale to idzie. A zawsze tak długo to pracowałem, a to tu chyba słony długo pracowałem, jak po bizonie było koszone. No to po bizonie chyba było, że tak długo zawsze było koszone. Dobra, 23 minuty jest. Nie no, zrobię sobie w kolejnym odcinku chyba zbieranie to, no bo to też fajna akcja i też przynajmniej sobie dodam coś do tego, nie? Jakieś tam zbieranie kostek, potem może jakieś wapno tutaj się rzuci. Albo coś w tym stylu. Potem może jakiś obornik po tym paściernisku. No, to jest myśl, nie? I wtedy kolejny odcinek oporowy już będzie nie sprasowania, tylko ze żniw. No wtedy już oporowo trzeba będzie kosić wszystko. Ty, bo ja nawet nie wiem, czy ja mam rzepak zasiany. Ale chyba nie. Tak, mam, dobra, mam dwa pola. Trzy, przepraszam, trzy pola. Już sobie przypomniałem, bo założyłem do tego rzepak. Ale fikołka zrobiła ty. Fajnie by było te pole 24 kupić, nie? I je zebrać też, jak ten jęczmin. Wtedy już bym miał fajne tutaj pole. Do połączenia. No i też kombajnem by było łatwiej jeździć. Kombajnem czy to jest pronami? Dobra. Jeszcze dwa przejazdy. Będzie kunc.
No widzicie, tutaj już było to potem przegrabiane i to tak już nie wygląda ten pokos ładnie. No i zaraz jak to jest rozdzielone, to już też kupa mi daje tego siana widać. Kurde, no nie wiem ile to jest kostek, no bo jakbym wiedział ile kostek, to bym sobie policzył ile tutaj dało siano. No ale ja nie widzę. Dawaj, dawaj, dawaj. 26 minut. I gitara ra. Nie wiem, ta prasa dużo nie zrobiła u mnie. No to, ale tam parę sezonów popracowała, nie? No bo to miałem nacapowane tyle tej słomy, że... Nie, no mówię, będę musiał sobie jakąś większą tą ogarnąć. Jakąś łąkę nową. To jest kurwa. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się, cześć, bo mam telefon. Papa, pa, 27 minut.